Spróbuję przeanalizować dzisiaj pewną przypadłość, którą zaobserwowałem w przypadku kilku samplerów software'owych. Wszystko zaczęło się od Easy Keys firmy Toontrack. Wygenerowałem plik MIDI, który właśnie w tej chwili słyszymy w podkładzie. Jest on właśnie grany z tym samplerem o barwie pianina. I jak słychać, w miarę wszystko z nim w porządku. Natomiast pewna rzecz pojawiła się, gdy wyłączymy tutaj opóźnienie. Posłuchajcie, co dzieje się w pewnych momentach. O, teraz. Uwaga. Raz, dwa, trzy. O. Te nuty, które są na początku taktów, tutaj, tak, co czwarty takt, te nuty stają się nieme. Tu tak samo. To są miejsca łączeń poszczególnych aranżacji, wykonań, fraz. Mamy czterostopniową progresję, cztery akordy, które w momencie, gdy się zmieniają, o, pierwsza nuta, pierwsze nuty milkną. Są odgrywane z takim tłumieniem, bez wybrzmienia. Mimo że ewidentnie, widać tu na wykresie, trwają one znacznie dłużej, tak jak ta druga, trzecia i czwarta. A pierwsza nuta pojawia się z takim tłumieniem. No nie jest to w porządku. Zaczęło mnie to zastanawiać, dlaczego tak jest i co z tym można zrobić. Otóż znalazłem sposób na to, jak się tego pozbyć. Poprzez włączenie opóźnienia. O! Uwaga. O, wszystko teraz jest w porządku w tym miejscu. Podobnie jak tutaj na początku. Za chwilkę. Uwaga. Nuty wybrzmiewają tak, jak są narysowane. Opóźnienie jest rzędu około 40 tiksów, tak zwanych. Czy to jest dużo w sensie czasu? Spróbujmy to ocenić. Takiego rzędu jest przesunięcie. To jest około 21 milisekund. No nie jest to dużo, ale też nie jest to całkiem mało. Taką wartość powinno się już kompensować. Choć nie słychać jej zbytnio w szerszej aranżacji, z perkusją, z innymi instrumentami, to przesunięcie mogłoby być delikatnie słyszalne. No i co w związku z tym? W związku z tym próbowałem sprawdzić, jak się sprawa ma na innych samplerach.
zauważyć chciałbym, że jesteśmy w Pro Toolsie, który używa swojego własnego, dosyć specyficznego formatu instrumentów wirtualnych AX. I w tym formacie wszystkie instrumenty tutaj występują. O, zobaczmy teraz drugi z instrumentów, to jest Mini Grand. Instrument firmy Air, która pisze i załącza specjalnie do Pro Toolsa swoje instrumenty. I ten Mini Grand, mimo że nie mamy ustawionego opóźnienia, czy możemy ustawić, to jest 0 ticks w porównaniu z tym 40. Wszystkie nuty wybrzmiewają prawidłowo. Mimo braku opóźnienia. Kolejnym instrumentem, który postanowiłem sprawdzić, to jest pianino koncertowe, pianino, duże koncertowe pianino samplera Compact Native Instruments. I tu rzecz ma się podobnie jak w Grand firmy Air. Wszystkie nuty wybrzmiewają zupełnie w sposób właściwy. Podobnie jak w powyższym przypadku, delay też nie jest stosowany. Czwartym instrumentem jest również firmy Air Sampler Combo Expand 2, który jest w tej chwili ustawiony właśnie na podobne brzmienie pianina. I tu podobnie jak w powyższych dwóch przypadkach, sytuacja jest identyczna. Wszystkie nuty początkowe, co czwarty takt, wybrzmiewają właściwie, bez żadnego tłumienia, tak jak przypomnę, miało to miejsce w przypadku Easy Keys. Teraz nie będzie, bo mamy opóźnienie ustawione, ale gdy wyłączę ustawienie, posłuchajmy. Teraz? Tu tak samo. No właśnie. I co w związku z tym? W związku z tym przyczyną nie jest format. AX, pozostałe samplery również są w tym samym formacie, w sekwenserze Pro Tools, ale tylko Easy Keys ma ten problem. Spróbowałem, teraz nasuwa się pytanie, czy to przyczyna leży po stronie TuneTrack, czy po stronie Pro Toolsa. Postanowiłem to sprawdzić na tyle, ile się da, bo format AX występuje tylko w Pro Toolsie, więc trudno jest zastosować tę sytuację alternatywnie w jakimś innym sekwenserze, ale można to zrobić. Zrobiłem to w live'ie. Mamy Easy Keys TuneTracka, ale w formacie VST. I posłuchajmy. To jest ten sam plik MIDI. Bez żadnego opóźnienia. No i jak słychać, wszystkie nuty co czwartego taktu wybrzmiewają właściwie, naturalnie, tak
długo, jak są napisane. Proszę. Także nie jest przyczyną... przyczyna nie leży po stronie Easy Keys. Jak również no, nie do końca leży to po stronie Pro Toolsa. Trudno ocenić, z czego wynika ten bug. Być może, ponieważ pozostałe samplery zachowują się w sposób prawidłowy, być może bug leży jednak po stronie Toontrack, ale w wersji AX. Ciekaw jestem, co na to producent, do którego zamierzam napisać w tej sprawie. Na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.